Po materiałach o Magdalence i Wiszni Małej opowiem trzecią historię, która odcisnęła piętno na polskiej policji. Cofniemy się do 24 kwietnia 1996 roku. Lata 90. to czas prosperity przestępczości zorganizowanej. Słabość służb tylko potęgowała bezczelność działania takich grup. Haracze, wojny gangów czy strzelaniny nie były niczym niezwykłym i choć trudno w to uwierzyć z dzisiejszej perspektywy, to codziennością życia Polski krótko po upadku socjalizmu były także bomby, które regularnie były rozbrajane przez saperów, ale niestety czasami wybuchały, nierzadko krzywdząc postronne osoby. Zanim zaczniemy, niewątpliwie praca antyterrorystów jest trudna i ciekawa, ale przestępców można także łapać inaczej. Jeśli jesteś maturzystą, to pewnie właśnie wybierasz kierunek studiów. Świetnie się składa, ponieważ partnerem tego odcinka jest Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie imienia Heleny Chodkowskiej, która w swojej ofercie ma specjalność kryminologia i kryminalistyka na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Jeżeli jesteś pasjonatem tematyki kryminalistycznej, to te studia są skrojone dla ciebie. Studenci tej specjalności nabywają wiedzę nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną. W programie kształcenia znajdziecie m.in. zajęcia na strzelnicy, w laboratorium kryminalnym czy inscenizowanym miejscu zbrodni, które znajduje się na terenie uczelni. Dla studentów dostępne są również kursy praktycznego posługiwania się bronią krótką i długą, bojową i sportową, instruktora strzelectwa, prowadzącego strzelanie czy kurs pierwszej pomocy. Zajęcia w Uczelni Techniczno-Handlowej na specjalności kryminologia i kryminalistyka prowadzone są przez przedstawicieli służb i cenionych naukowców. Studia realizowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na poziomie licencjackim i magisterskim. Więc jeżeli jesteś maturzystą, a swoją przyszłość wiążesz ze służbami mundurowymi, polecam Ci zapoznać się z tym, co oferuje kryminologia i kryminalistyka na Uczelni Techniczno-Handlowej. Więcej informacji na stronie internetowej, do której link znajduje się w opisie. Rekrutacja ruszyła, a liczba miejsc jest ograniczona. Tymczasem zaczynajmy historię wybuchu, który zmienił polską policję. Środa, 24 kwietnia 1996 roku. Do policjantów z Komendy Stołecznej dociera informacja, że na stacji benzynowej Shell przy ulicy Ostrobramskiej nieznane osoby pozostawiły podejrzaną paczkę. Znalazł ją pracownik ochrony stacji, dokładnie w myjni, po czym wyniósł na zewnątrz i oparł o ścianę. Na miejsce została wysłana grupa pirotechników z jednostki antyterrorystycznej. Jak wspominałem na początku, w latach 90. w Polsce kwitła przestępczość zorganizowana i bandyci z konkurencyjnych gangów podkładali sobie ładunki wybuchowe, zazwyczaj po to, żeby eliminować przeciwników. Jak wspomni Kuba Jałszyński, prawdziwy boom pirotechniczny przypadł na lata 1994-1995. Co chwilę zdarzały się ładunki z materiałów wybuchowych odzyskiwane w dużej mierze z niewybuchów powojennych i poligonów. Jednak tym razem zamiary przestępców były zgoła inne. Bombę podłożyli po to, aby wystraszyć właścicieli sieci i wymusić od nich haracz w wysokości miliona złotych. Na początku kwietnia 1996 roku dyrekcja koncernu Shell w Polsce otrzymała dwa anonimy z pogróżkami od przestępców, że jeśli nie spełnią ich żądań, to zostaną podjęte drastyczne środki. Policjanci, którzy jako pierwsi docierają na miejsce, od początku podejrzewają ładunek wybuchowy. Antyterrorysta Piotr Molak nosił pseudonim Krasnal. Piotr Molak był specjalistą Wydziału Antyterrorystycznego Komendy Stołecznej Policji. Służbę pełnił od 15 kwietnia 1979 roku, a od października 1982 roku pracował w sekcji pirotechnicznej tego wydziału. Był jednym z pierwszych funkcjonariuszy, który był szkolony na pirotechnika. W 1996 roku został instruktorem w sekcji szkolenia funkcjonariuszy w zakresie pirotechniki. Był doświadczonym i wyszkolonym policjantem. Tamtego dnia nie był on przewidziany do udziału w akcji, jednak usłyszał o niej przez radiostację, którą miał przy sobie. W tamtym czasie w jednostce antyterrorystycznej trwał okres szkoleniowy. Wszystkie wydziały jeździły na ćwiczenia. Panowała taka zasada, że funkcjonariusze, którzy prowadzili samochody, mieli przed skończeniem służby obowiązek pojechać nimi na stację i je zatankować. Właśnie jedną z takich osób był Piotr Krasnal Molak. W chwili, gdy usłyszał wezwanie, był na stacji przy ulicy Grzybowskiej. Skończył już swoje szkolenie i miał tylko zatankować samochód, po czym mógł wrócić do domu. Jednak gdy nagle dowiedział się o bombie na Shellu, zadzwonił do dowódcy sekcji i poprosił o pozwolenie, aby móc pojechać i pomóc kolegom.
Dowódca nie chciał się zgodzić, ponieważ na miejscu była już cała grupa pirotechników, mimo to Piotr Molak upierał się. Mówił, że jest tam kolega, który nigdy wcześniej nie miał do czynienia z taką sytuacją i jego obecność może być tam niezbędna. Po prostu chciał wziąć odpowiedzialność na siebie. W końcu dopina swego i dostaje zgodę, żeby pojechać. Na miejsce akcji zabiera go ze sobą dowódca Wydziału Antyterrorystycznego Kuba Jałoszyński. Jadą razem. Gdy docierają, pirotechnik policyjny jest już ubrany w strój antyodłamkowy. Zostało jeszcze kilka ostatnich elementów, żeby być gotowym do działań. Jednak kiedy zjawia się Molak, uzgadniają wspólnie, że to on podejdzie do bomby. Ponoć Piotr powie do kolegi, który był już w tym kombinezonie. Rozbieraj się, dawno nie pracowałem, to sobie z chęcią przypomnę. Na miejscu jest karetka transportowa, taki zwykły polonez z noszami. Piotr Molak upiera się jednak, żeby przyjechała normalna R-ka. Czekają na nią kilkanaście dodatkowych minut. Panuje zasada, że nikt nikomu nie nakazuje i nie wydaje rozkazu do nałożenia kombinezonu. Jeśli pirotechnik z jakiegoś powodu nie czuje się na siłach, wtedy go nie zakłada. Tym samym daje znak, że pasuje do tego wydziału, bo nie chce nikogo narażać. Jednak tego dnia Piotr Molak jest bardzo pewny siebie. Wkłada na siebie kombinezon antyodłamkowy EOD-7, który waży około 40 kg. Specjalny z atestami, no i ponoć skuteczny. W połowie lat 90. policja nie ma na wyposażeniu lżejszych, nie miała także robotów pirotechnicznych. Znaczy jest jeden robot, takie trochę kukułcze jajo, szwajcarski Garan. Nie dość, że kolubryna, nie ma go czym przewieźć na miejsce akcji, to jeszcze nikt za bardzo nie potrafi go obsługiwać. Owszem, była instrukcja obsługi, ale zaginęła gdzieś dawno temu. Braki w sprzęcie są jak zwykle usprawiedliwiane brakiem pieniędzy. No cóż, urokliwe lata 90. Ubrany w kombinezon, ledwie się poruszając, Piotr Molak podchodzi do reklamówki i robi jej zdjęcia rentgenowskie. Na podstawie tych zdjęć z dużą dozą prawdopodobieństwa ustalono, że jest tam bomba. Działano zgodnie z procedurami. Po pierwszym zdjęciu podjęto decyzję o wezwaniu specjalnej przyczepy, tzw. beczki, która umożliwi bezpieczne przewiezienie podejrzanego ładunku na poligon w celu jego detonacji. Jednak w tym momencie Piotr Molak podejmuje decyzję, że zrobi jeszcze dwa zdjęcia, ponieważ na pierwszym rentgenowskim obraz ładunku jest nieco zamazany. Nie widać detali, ale wiadomo już, że to bomba. Zazwyczaj takie zdjęcia trzeba powtórzyć dla dokładniejszej oceny konstrukcji i możliwości neutralizacji. Zdjęcia te mają też decydujące znaczenie przy załadunku bomby. Pokazują, w jaki sposób chwycić ładunek, zgniecenie zapalnika może bowiem spowodować wybuch. Kiedy Piotr Molak podchodzi, by zrobić trzecie zdjęcie i zaczyna się pochylać, następuje huk eksplozji, która wstrząsa całym Gocławiem. O wybuchu bomby prawdopodobnie zadecydował nieszczęśliwy przypadek. Zepsuł się w niej zapalnik zegarowy, bo jak się później okazało, być może pobudził go podmuch wiatru. W sumie z mieszanką heksogenu i trotylu bomba ważyła 1,5 kg. Obrażenia, jakich doznaje policjant, są wręcz niewyobrażalne. Został on odrzucony na odległość 6 metrów, urwało mu dłoń. Z przyłbicy przeciwodłamkowej, która ma grubość 2,5 cm, nie zostało prawie nic. Moc wybuchu spotęgował też fakt, że bomba znajdowała się w rogu, a fala uderzeniowa odbiła się od ściany i poszła na funkcjonariusza. Zaraz po wybuchu zostanie on zabrany karetką do szpitala na Szazerów. W międzyczasie zostaje powiadomiona jego żona, która dociera około godziny 15 pod blok operacyjny, gdzie lekarze walczą o życie policjanta. Niestety, po 3 godzinach od wybuchu Piotr Molak umiera. Kiedy trwa operacja, do szpitala zaczęli zjeżdżać się też jego koledzy, żeby oddać krew. Jeśli udałoby się go uratować, zostałby inwalidą. Kilka dni po tragedii na stacji Shell do redakcji Życia Warszawy, Gazety Wyborczej i Rzeczpospolitej zaczną docierać listy z manifestem od rzekomej, nikomu dotychczas nieznanej organizacji terrorystycznej GN95. Owe tajemnicze ugrupowanie przyznawało się do podłożenia bomby na Shellu. Swój czyn motywowali walką z nieuczciwie wchodzącymi firmami przejmującymi nasz rynek, a nas czyniącymi niewolnikami swojego kapitału. Terroryści zapowiadali kolejne ataki. Mimo, że do poszukiwań poza policją włączono również służby specjalne, nie udało się znaleźć zamachowców. Nie było też kolejnych zamachów. Niestety, podobnie jak w przypadku morderstwa Marka Papały, tak sprawców śmierci Piotra Molaka do dziś nie udało się ustalić.
Jednak jak powie później jeden z policjantów z pionu kryminalnego, śmierci Krasnala policjanci nie odpuszczą nigdy. W 2005 roku w dzienniku Życie Warszawy ukazał się artykuł "To Pruszków uderzył w Shell". Autorzy artykułu łączyli jednoznacznie z zamachem na Shell bandytów z gangu pruszkowskiego. Powoływali się oni na zeznania świadka koronnego Piotra W. Twierdził on, że za zamachem nie stała żadna grupa terrorystyczna, ale gang pruszkowski, który chciał wprowadzić lewe paliwo przemycane z Rosji do stacji dużych koncernów. Podobno niejaki Robert T., który był handlarzem paliwa z Warszawy, razem z Leszkiem D., noszącym pseudonim Wańka, wprowadzili na polski rynek w połowie lat 90. lewe rosyjskie paliwo do stacji benzynowych trzech dużych koncernów. Dogadywali się z dyrektorami handlowymi tych firm, którzy za łapówki dopuszczali paliwo gangsterów na swoje stacje. Według wspomnianego świadka koronnego, jeden z dyrektorów firmy Shell nie zgodził się na taki układ i wtedy mafiozi postanowili zastraszyć koncern, podkładając bomby na jego stacjach. Miało to spowodować spadek obrotów Shell, przez co sieci współpracujące z Pruszkowem zyskiwałyby na sprzedaży. I właśnie wtedy, jak wspominałem, na początku kwietnia mafiozi zażądali od dyrekcji Shell miliona dolarów haraczu. Okup miał być złożony w podstawionym przy ulicy Pańskiej samochodzie. Koncern nie zapłacił, więc gangsterzy uderzyli w jedną ze stacji. Jednak jak niestety okaże się później, Piotr W., który zeznawał także w sprawie okoliczności śmierci Marka Papały, konfabulował. Jak wspominałem wcześniej, sprawców zamachu na stację Shell nie udało się namierzyć. Po eksplozji na Shellu i śmierci policjanta długo szukano winnych wśród przełożonych czy polityków. Jednak prawda jest taka, że przyczyną tragedii był brak sprzętu. Sami policyjni, antyterroryści, minerzy, pirotechnicy byli naprawdę świetnie wyszkolonymi specjalistami. Niektórzy z nich szkolili się za granicą, a tam, jak opowiadali, na jak kiepskim i biednym sprzęcie muszą pracować, to koledzy dziwili się, że są tak świetnie wyszkoleni. Na szczęście od śmierci Piotra Molaka żaden funkcjonariusz nie zginął już w takich okolicznościach. Od tamtego dnia pirotechnicy zaczęli neutralizować ładunki wybuchowe na miejscu. Od razu wodą lub pociskami. Można zrobić to z dystansu, z odległości nawet 3 metrów. Nie trzeba być w bezpośrednim dystansie urządzenia. Kombinezon, jaki miał na sobie Piotr Molak, nie był tak zwanym strojem antyciśnieniowym, ale antyodłamkowym. Jednak w antyciśnieniowym nie da rady się schylić. W EOD-7 były wkłady metalowe, potem zmieniono je na kompozyt. Zasada jest taka, do jak i od ładunku należy iść przodem, nie wolno się odwrócić, bo pośladki i łydki nie są kewlarowe. Im bliżej wybuchu, oczywiście tym większe są obrażenia, im dalej, tym mniejsze. Po śmierci Piotra Molaka, podobnie jak po tragicznej akcji w Magdalence, jednostka warszawskich antyterrorystów została dofinansowana dodatkowymi środkami i zostały zakupione roboty pirotechniczne. W latach 90. policyjni pirotechnicy z Niemiec mieli już kilka takich urządzeń do rozbrajania ładunków. Można było je kupić nawet taniej, okazyjnie, po znajomości. Polskie władze wiedziały, że Niemcy je mają i że są do nabycia, ale oczywiście nie było na nie funduszy, bo były to podobno ogromne koszty. Niestety, tu też sprawdza się smutna zasada, że w polskiej policji znajdują się dodatkowe fundusze na sprzęt, przeszkolenie, dopiero wtedy, gdy zginie funkcjonariusz, a przecież przez całe lata policjanci słali pisma w sprawie kupna robotów, które niestety trafiały w próżnię. Dzisiaj roboty pirotechniczne są na wyposażeniu każdego pododdziału antyterrorystycznego. Pozwalają w wielu sytuacjach uniknąć bezpośredniego niebezpieczeństwa. Niestety, do śmierci Piotra Krasnala Molaka były tylko w sferze marzeń polskiej policji. Piotr Molak miał 41 lat. Pozostawił żonę i osierocił 2 córki. Został pochowany na cmentarzu w Słomczynie. Pośmiertnie awansowany na stopień podkomisarza i odznaczony Krzyżem Zasługi za dzielność oraz medalem za ofiarność i odwagę. Jego żona Joanna Molak jest wiceprezesem i podopieczną Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych policjantach. Niestety historia drugiego policjanta, który ostatecznie nie podszedł do bomby, przypomina tę z filmu Oszukać Przeznaczenie. 3 miesiące po akcji na stacji Shell zginął w wypadku komunikacyjnym. Od 1990 roku do dziś śmierć na służbie poniosło 125 funkcjonariuszy i funkcjonariuszek. Przypominam o sponsorze odcinka, czyli Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie imienia Heleny Chodkowskiej. Zachęcam maturzystów do zapoznania się z ofertą. Tymczasem do zobaczenia w kolejnych materiałach.